Łucja, pobudka, wstajemy. Pora do przedszkola. Dzień dobry. Anielka już nie śpi? No to fajnie. Klaruniu. Klarciu. Dzień dobry. We wtorki, tak jak i każdego innego dnia w tygodniu, wstajemy między godziną 7 a 7.30. Pierwsza oczywiście budzę się ja, a następnie budzę dziewczynki i pomagam im przygotować się do wyjścia do przedszkola. Jeśli chodzi o wybór ubrań, to po poniedziałkowym filmie dostałam sporo zapytań, dlaczego to ja przygotowuję dziewczynkom ubrania, a nie one samodzielnie, a odpowiedź na to pytanie jest bardzo prozaiczna. Z tego względu, że póki co jeszcze dziewczynki nie są zbyt zainteresowane wybieraniem sobie ubrań, chociaż zdarza się, że czasami protestują i nie chcą ubrać się w to, co im zaproponowałam. Wtedy oczywiście biorę ich zdanie pod uwagę i podmieniamy dany element garderoby, ale zazwyczaj jednak żadna z dziewczynek, zwłaszcza rano, nie jest zainteresowana wybieraniem ubrań, także to ja wybieram im strój. Po ubraniu się pomagam dziewczynkom uczesać włosy, a następnie dziewczynki idą do toalety, gdzie myją twarz, myją zęby i przygotowują się do wyjścia z domu. Śniadania rano dziewczyny w domu nie jedzą, śniadanko dostają w przedszkolu o godzinie 8.30, także po godzinie 8 muszą już wyjść z domu, do przedszkola odwozi je tata, a moje śniadanie już czeka pod drzwiami, gdyż obecnie korzystam z cateringu. Nie zapomnij swojego krokodyla, bo dzisiaj dziewczyny mogą zabrać do przedszkola po jednej zabawce, tak? I jeszcze jutro, pojutrze i pojutrze. Tak z okazji końca roku. Codziennie jedna zabawka. Klara, co ty bierzesz? Karty. Karty Pokemonów? Dobra. Łusia tradycyjnie bierze... Ryśka. Rysia. Super. No to... Miłej zabawy, dziewczyny, i smacznego śniadanka. Po wyjściu Adama z dziewczynkami z domu, ubieram się, jem śniadanie, a następnie w związku, że we wtorki nie wychodzę biegać, to od razu siadam przed komputer, żeby popracować lub ewentualnie w razie konieczności załatwiam inne sprawy, jak na przykład odbieram paczki od kurierów, czy załatwiam jakieś sprawy na mieście. Na przykład tego dnia musiałam przygotować i donieść dokumenty do szkoły dziewczynek, do której będą chodzić już od września. Idę do szkoły, do przyszłej szkoły dziewczynek. Muszę donieść kilka dokumentów, zdjęcia do legitymacji szkolnej i chcę zapytać o kilka spraw organizacyjnych dotyczących roku szkolnego. Może dowiem się czegoś na temat listy wyprawkowej, bo na tę chwilę trzeba rozpocząć przygotowania. Także biorę wszystkie dokumenty, których potrzebuję i ruszam. Wyszłam z domu bez parasola, bez kaptura, a tutaj całkiem mocno pada. Już nie chciało mi się wracać, zwłaszcza, że do szkoły jest tylko 5 minut drogi, także może mocno nie zmoknę, a zresztą w cukru nie jest. Gdy już załatwię na mieście wszystkie sprawy, jakie mam do załatwienia, to wracam do domu, robię sobie herbatkę i ponownie siadam przed komputer do pracy, od której odrywam się przed godziną 15, jeśli w miarę jestem na bieżąco z pracą i mogę sobie na to pozwolić. I wtedy jadę do przedszkola odebrać dziewczynki, a jeśli pracy jest
sporo, to wtedy dziewczynki odbiera sam tata. Jak było w przedszkolu? Fajnie dzisiaj było? Podobały się dzieciom twoje karty? Cześć! To jest basen z kulkami. Cudowne. To jest takie serduszko. Wrzuć do basenu. A to są chomiczki. Cudowne. Do widzenia. Prosto po przedszkolu zawozimy dziewczynki na zajęcia dodatkowe. We wtorki mają plastykę, na których wykonują pracę różnymi technikami, jak na przykład malują farbami, coś wycinają, wyklejają, lepią, czy na przykład zdarzyło się, że robiły mydełka. Dziewczynki bardzo lubią tego rodzaju zajęcia, także są z nich zadowolone. W tym czasie, gdy dziewczynki są na zajęciach, ja idę na klatkę schodową, żeby troszkę się rozruszać, zwłaszcza w te dni, kiedy większość czasu spędziłam pracując na komputerze lub po prostu idę do galerii handlowej, żeby przejść się po sklepach. W międzyczasie wstępujemy też kupić coś na podwieczorek. Bardzo często jest to coś na słodko, na przykład pączki, które dziewczynki zjadają od razu, jak tylko wyjdą z zajęć plastycznych, jeszcze w samochodzie. Na 15 minut dosłownie wracamy do domu, żeby dziewczynki mogły się przebrać i ponownie z niego wychodzimy. Tym razem odwozimy dziewczynki na zajęcia z gimnastyki artystycznej. Do niedawna jeszcze dziewczynki miały zajęcia sportowe 4 razy w tygodniu i tak właśnie to wyglądało przez ostatnie 3 lata, ale w ostatnim czasie, w ostatnich 2 miesiącach zmniejszyliśmy im liczbę godzin zajęć sportowych do 3 razy w tygodniu. Gotowe? O godzinie 18 dziewczynki rozpoczynają swój trening, a w tym czasie my rodzice możemy wyskoczyć na małą randkę gdzieś w okolicy. Trening trwa godzinkę, więc o godzinie 19 musimy być z powrotem po dziewczynki i wracamy Cześć. Do domu. Cześć! Jak się ćwiczyło? W domu jesteśmy po godzinie 19, także za wiele czasu z tego wtorkowego dnia nie zostaje. Właściwie od razu po powrocie dziewczynki siadają do kolacji. Po kolacji, mimo już dość późnej pory, mają jeszcze chwilę na zabawę, bo jednak po całym dniu pobytu poza domem są stęsknione za swoimi zabawkami, także mają jeszcze około pół godzinki lub godzinkę, żeby się pobawić, a następnie pora na komputer.
Brawo! Połączyło się czy się nie połączyło? Wow! Brawo! Po kąpieli dziewczynki wskakują do swoich łóżek i tak jak każdy inny dzień, wtorek, kończymy czytaniem książki na dobranoc. 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 Gdy dziewczynki już zasypiają, ja jeszcze na szybko ogarniam mieszkanie z chaosu, który wytworzył się w ciągu dnia. A następnie staram się zrobić coś dla siebie, zwłaszcza w te dni, gdy nie biegam, wyciągam matę i rozciągam się. Ćwiczę sobie około godzinkę i powiem Wam, że taka gimnastyka jest dla mnie bardzo relaksująca i wyciszająca i w ten sposób właśnie kończę swój dzień.